tej lokalizacji, tak. Tej gazowni, a pan wójt, ja skoro chcę wydać zgodę, to niech sobie z Baszowicza to są moje. Lokalizacja jest beznadziejna. Wszystko będzie. Ja mam wszystko na szkole. Tak, badajcie. Ogródki działkowe. Co my oferujemy? Mamy około 100 tysięcy gigajoula ciepła, które może spokojnie ogrzać cały Jawor. Taki jest potencjał. Wobec tego oferujemy też inwestorom, którzy by przyszli w ślad za biometanownią, żeby dostawali ciepło po dobrych cenach, odpadowe, zielone. Mamy dekarbonizację gospodarki niskoemisyjnej, tak zwanej, dekarbonizację transportu. Za chwilę będzie budownictwo, mieszkalnictwo. I to, co idzie z Brukseli, to w jaki sposób w większym, mniejszej skali będziemy musieli implementować. A zatem to jest jakby pierwsza kwestia. Poza tym, proszę Państwa, jeżeli mamy ogromne ilości tego ciepła nadmiarowego, to można pociągnąć 10 km ciepłociągi, tak jak zrobili to w Niemczech na takiej lokalizacji Harmelingen. Nawet 12 km ciągnięto ciepłociąg z takiej biogazowni na burak energetyczny. Czyli można to zrobić. Tutaj ludzie mówią, ok, ja mam pompę ciepła, ja mam panel, no ale to nie są źródła, które pozwolą wytrzymać nam w trudnych warunkach. Generalnie jest jedno założenie. Władze, gminy, regiony powinny dbać o samowystarczalność, zabezpieczenie energetyczno-paliwowe. Jeszcze raz powtarzam, oby nie, ale jeżeli przejdzie do blackoutów, dostaw na liniach przesyłowych powiedzmy energii czy gazu, wówczas gmina czy powiat przystępuje do pracy wyspowej. Energetyka jest na to przygotowana, do pracy autonomicznych wysp energetycznych. Zresztą tutaj będzie wystąpienie pełnomocnika marszałka województwa dolnośląskiego, pana doktora Andrzeja Węgrzyna, jako pierwsza prezentacja i on opowie o strategii w ogóle regionu i województwa w tym zakresie. No, słowo transformacja energetyczna już wywołuje negatywne skojarzenia, bo przerobiliśmy jedną transformację gospodarczą, ale postanowiliśmy nazywać tak rzeczy, jak się mają, czyli trzeba pewne określenia dopasować do zjawisk, które się toczą. Otóż tutaj będzie podejmowany, tu jesteśmy w trakcie pewnego procesu decyzyjnego. Każdy z Was będzie rozważał, jakie ma korzyści z tej inwestycji, jakie ewentualnie niedostatki, czy szkody nawet ta inwestycja może przynieść, czy też da się pogodzić środowiskowe niedogodności z ewentualnymi korzyściami, które wynikną z tej inwestycji, bo zawsze inwestycja przynosi jakąś zmianę. Działka pod inwestycję została już kupiona od przydziałki. Są kupione przez Waszą firmę, czy nie? Nie pytam o tajemnicę przedsiębiorstwa. No ale powiedział pan, że wydaliście kilkaset. Powiedział pan, że wydaliście kilkaset tysięcy na tą inwestycję. Już dlatego pytam. No? Panie Micie, mieszkańcy Grzegorzewa i mieszkańcy Ścimojowa powiedzieli mi, w jaki sposób wyciekła informacja o właścicielu gruntu. I w tej chwili zajmuje się biurokratem, jak się będzie to sprawdzać, bo to jest skandaliczne, żeby wyszła informacja o właścicieli gruntu. Ale to jest żaden problem, wejść na księgi wieczyste i sprawdzić, kto jest właścicielem. To nie jest żadna tajemnica. Ja nawiązuję do pana wypowiedzi o kilkuset tysiącach nakładów. To na co te nakłady zostały poniesione? Niech pan mi powie. Na wykonanie raportu oddziaływania na środowisko, jeśli powielacie ten sam projekt w kolejnych gminach? Powiem panu, że tajemnica przedsiębiorstwa, ale mamy skończone projektowanie. Pracuję w zespole ponad 20 architektów, konstruktorów, projektantów. Mamy gotowy projekt budowlany architektoniczny, techniczny na biometanowni Szczego i za chwilę na jesień będą wkopywane łopaty. Inne gminy śpią, a inne są aktywne. My nie zafundowaliśmy gminie Paszowice biogazowni gminie Mściwojów na granicach i dlatego nie został pan przyjęty. Dziękuję, to tyle. Przepraszam, z czym pani będzie opuszczała dzisiaj to spotkanie? Proszę? Przekonał inwestor? Nie.
Nawet nie ma mowy. Opary zaszkodzą pięknemu miastu Jawor, Zębowice, wsi Zębowice, wsi Grzegorzów i nawet gminie Mściwojów. A ponadto żadnych nie przedstawił rachunków strat dla mieszkańców z tytułu wartości nieruchomości, gruntów, wszystkiego. Myślę, że zostałem w wystarczającym stopniu przekonany, tym bardziej, że większość argumentów, która tu była podnoszona na temat tego zapachu, no mija się z logiką, tak? Bo jeżeli będzie odór, będzie fetor, to będą straty w produkcji tego gazu, także no tutaj raczej mi się to w ogóle nie pokrywa. A druga sprawa jest taka, że też była podnoszona kwestia transportu. Ja jestem rolnikiem i transportuję często różne rzeczy, mniej bądź bardziej przyjemne, tak? Przejeżdżam przez moją miejscowość, często parkuję koło sąsiadów, nikt nie przychodzi, nikt nie oskarża mnie, że jest jakiś zapach, bo to, co jest na przyczepie, to, co przeleci chwilę i zostanie wprowadzone na halę, to będzie zamknięte, więc no nie ma, moim zdaniem oczywiście, po tej całej prezentacji, która tutaj była, nie widzę tego niebezpieczeństwa nadmiernego, uciążliwego zapachu dla mieszkańców. Ja oczywiście jestem przeciw po tej rozmowie, po tym, co usłyszałam. Jak najbardziej przeciw. Dzisiaj tu pan starał się przekonać państwa, różnych argumentów użył. Mnie nie przekonał na pewno. Zwłaszcza po tym, co usłyszałam, co mówił pan wójt Mściwojowa. Na konsultację do Zębowic trafił wójt Mściwojowa. Pan nie był zaproszony, ale pana nazwisko często tu padało. Tak, nie byłem i zostałem chyba wywołany przez salę, bo jakby dostałem informację, że byłem zaproszony, a mnie nie ma, więc przyjechałem, aczkolwiek nie miałem takiego zaproszenia. Czy coś nowego się pan dowiedział? Co pana zaskoczyło tutaj na tym spotkaniu? Przedstawiciel inwestora próbował przekonać tu społeczność do tej inwestycji. Nie no, przedstawiciel inwestora, nie spodziewałem się niczego innego. Tak myślałem, że będzie pokazywał same plusy, żadnych minusów. Na nasze jakby argumenty nie było żadnych odpowiedzi albo merytorycznych odpowiedzi. A ja przyjechałem tutaj w obronie naszych mieszkańców, którzy obawiają się tej inwestycji i próbujemy wytłumaczyć, że my nie chcemy biogazowni w tym miejscu, ale nie jesteśmy przeciwni biogazowniom czy biometanowym. Niech one będą, niech się budują, tylko w miejscach, gdzie jest spokój, gdzie nie wieje wiatr w stronę sąsiadów i tego typu rzeczy. Mieszkańcy zaniepokojeni. Czy mogą spać spokojnie? Pan będzie monitorował sprawę? Monitorujemy. My, mieszkańcy, lokalne stowarzyszenia. Czy możemy spać spokojnie? Nie wiem. Czas pokaże. No, akcja zbierania podpisów była bardzo rozproszona, ale myślę, że zebraliśmy już około 200-300 protestów pisemnych, indywidualnych. Także coraz więcej osób jest przeciwnych. Coraz więcej osób przede wszystkim dowiaduje się o tym, no bo cały problem jest taki, że okoliczni mieszkańcy, którzy mieszkają w strefie oddziaływania potencjalnej biometanowni, nie mieli przez wiele czasu informacji na temat budowy, w ogóle budowy tego zakładu. Inwestor zorganizował takie spotkanie, na które także zostałem zaproszony. Oczywiście z zaproszenia skorzystałem, przysłuchiwałem się całej dyskusji. Przedstawiciel inwestora starał się przedstawić wszystkim zainteresowanym osobom stan faktyczny, jak wygląda ta inwestycja, co ze sobą niesie, jak to będzie wyglądało technologicznie. Zainteresowani mieszkańcy mieli okazję zadawać pytania. Miejscami było emocjonująco, ale generalnie uważam, że merytoryczna dyskusja. Ciąg dalszy na pewno nastąpi, na pewno wydłużę w sposób maksymalny, zgodnie z tym, co obiecywałem, podjęcie może nie tyle decyzji, co wydanie decyzji środowiskowej. Także każdy niech będzie spokojny, będzie mógł się wypowiedzieć, dostarczyć swoje stanowisko do naszego urzędu, które też przekażemy inwestorowi. Jesteśmy otwarci na argumenty. Przyszłość przyniesie na pewno nam odpowiedź na wiele pytań. Pana na biurko jeszcze nie trafiły te petycje z podpisami? Petycje trafiły, tylko mają pewną wadę, zawierają szereg nieprawd, więc osoby podpisujące się podpisują się pod sformułowaniami nieodpowiadającymi prawdzie i to też jest pewien problem, który będę musiał rozstrzygnąć przy wydawaniu decyzji, w jaki sposób, w jakim zakresie wziąć pod uwagę, bo jeśli autor tychże petycji wprowadza, być może świadomie, bo na spotkaniu z przedstawicielami mój pracownik poinformował, że one są
wadliwe i zawierają nieprawdy. Jeśli je wprowadza w obieg i robi to świadomie, no to pytanie, jak należy je traktować.